Cześć. W tym filmie pokażę, w jaki sposób ustawić zdjęcie oraz opis, który pojawia się w momencie udostępnienia linka do Waszej strony, stworzonej w systemie funnyweb.pl. Jak ustawić ten opis oraz zdjęcie dla portali społecznościowych typu Facebook, Twitter czy LinkedIn. W tym celu wchodzimy do systemu, a następnie do zakładki społeczności. Klikamy na przykład Facebook i jak widzimy tutaj możemy dodać obrazek, który będzie domyślnym obrazkiem, jeśli na danej stronie nie ma żadnych innych zdjęć. Jeśli na danej stronie jest jakieś inne zdjęcie albo grafika, Facebook pobierze tą grafikę dla danej strony. Dlatego też możemy wejść w listę stron i dla każdej ze stron, nie wchodząc już w edycję w Elementorze, ale w normalną edycję strony, czyli klikając po prostu w nazwę, tutaj widzimy oczywiście treść, akurat w tym przypadku tej strony możemy edytować w Elementorze, ale to akurat nas nie interesuje. Przechodzimy sobie tutaj niżej do części Yoast SEO i w zakładce społeczności możemy właśnie ustawić zdjęcie dla danej strony oraz tytuł, który pojawi się na Facebooku czy opis, który się pojawi na Facebooku. Analogicznie możemy to zrobić również dla Twittera. Portale typu LinkedIn czy też inne portale społecznościowe najczęściej korzystają z danych, które zostały udostępnione również dla Facebooka. Po zapisaniu tych zmian, po kliknięciu zaktualizuj i zapisaniu zmian, należy odczekać od 2 do czasami nawet 12 godzin, zanim taka zmiana będzie widoczna przez Facebooka czy też inny portal społecznościowy. Po zapisaniu zmian możemy wrócić do listy wszystkich stron i zmienić ten obrazek czy ten opis dla dowolnej innej strony. To wszystko w tym filmie. Dzięki i do usłyszenia.